Już niedługo, Polaczki. Bonzo, wynoś się! Idź precz stąd, szwabie, ty niemiecka świnio! O co poszło? No to co zawsze. Szwaby się panoszą i tyle. Coś wisi w powietrzu. Dzisiaj rano to wywiesili. Tak. Panoszy się to szwabskie bydło. Myślą, że wojna to już wygrali. Coraz więcej chłopaków do wojska biorą. Albo do Krytyszyna, albo na wschód gdzieś. Rzadko kiedy kto gdzie indziej trafia. Wczoraj Józek Odmynarzów i Bronek Stefański. Przedwczoraj Stasie Bielawny i jego brat. A potem jeszcze Bolek Lipchen. Walentego i Bronka widziałem w Krotoszynie. A właściwie co tam w Krotoszynie? Nic ciekawego, tam też się Niemcy panoszą. Cwaniakują, niedługo wojna wybuchnie. Łe tam, Adolf się nie odważy. W gazecie czytałem, że po tym jak tydzień temu podpisaliśmy sojusz z Anglikami, to spękał. I nas nie zaatakuje. Dobra, muszę lecieć, od wczoraj nie zjadłem. W wiosce nikogo już nie ma. Musiałem pożyczyć od ciebie rower. Zaspałem. Nie miałem sił już biec. Nad Krotoszynem masz czarną. Przyjechali jacyś Niemcy? Tylko dwaj oficerowie, jakimś Oplem. Bernardyn Kowalskiego, gdy zatrzymali się koło jego domu, wyskoczył za płotu. Jednego obalił, drugi został pogryziony. Szkocykiem Kowalek na żart. Się śmieci, ale w grunt dominie wieś. Bo o co mają tam walczyć? O byki? Właśnie.
No. Nie ma o co walczyć. Sad. Tak, w ogóle to nie minie. Że ciebie. Coś wisi w tym powietrzu. Gdzie my w ogóle idziemy? Na Rążki. Jak u Mary Gryzowskiej. Tam Suchy mieszka, nie? No, no chyba już uciekł. Można on zobaczyć. Na pewno. No, taki tam. Możemy go odwiedzić. No. Jeśli będzie z domu. Uważaj, gdzieś w stodole schowany jest. To już go nie znajdziemy. A nie. Kumary, źro. Kurde. Ognać się nie idzie. Cicho! Co się stało? Ale miałem szczęście, zatrzymała się kula na monetach. Bóg mają w swojej opiece. No. Nie ma sensu dalej iść. Wybuchy słuchaj tam. Zresztą tam też. Front nas otoczył. Ja Niemcy są wszędzie. Nie ma sensu dalej iść. Nie rozumiesz, kobieto. Będziesz się wracał, z powrotem iść. A dalej na tyły Niemcom wejść, to bołem ich zaatakujesz, no weź przestań. Tam a skąd wiesz na pewno, czy tam są? Może są, może ich nie ma. No słychać! Słychać wybuchy. Wybuchy są wszędzie naokoło. Wojna. Co to tam za wieś? Ligota? Chyba tak. Trzeba będzie iść się rozeznać. Zobaczyć, co tam się dzieje. Kto idzie? Ja. Aga, nie. Idę i koniec. Tu na mnie zwykle. Poczekaj, idę z tobą. Na wsi Wrowie zobaczyliśmy dwóch martwych żołnierzy. I zobaczyliśmy dwóch na koniu. To był jeden na koniu. Mówił nam, że Niemcy palą się i wywożą ludzi. No, mamy zawracać. Mówiłem, nie ma sensu iść dalej. Ty zawsze masz rację. To co teraz robimy? Właśnie. Drogę. Ale gdzie? Z powrotem. Wszędzie Niemcy. Wszędzie pusto. Nawet psów nie słychać. Mądre zwierzęta. Wiedzą, co się stało. Najgorsze dopiero przed nami. Ej, weź już nie gracz. Wieczór idzie. W Orpiszewie będziemy już bardzo późno. Nie, nie ma co się śpieszyć na cmentarz. Śmierć zaczeka. I tak skończymy jak ci dwaj żołnierze w rowie.